Witajcie kochani, przychodzę do Was z czytaniem. Jakie są zamiary jej czy jego względem Ciebie? Pamiętajcie, że czytania są ogólne, nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Na wstępie chciałabym prosić już o subskrypcję, komentarze, łapki w górę i zaprosić Was tak naprawdę do czytań miesięcznych, które są już na listopad i grudzień. Jeżeli macie pomysły na jakieś czytania, to oczywiście piszcie też w komentarzach. Na pewno się takie czytanie ukaże tutaj na kanale. Ok? A teraz zaczynamy. Jakie są zamiary jej czy jego względem Ciebie, osoba, która oglądasz to czytanie? Teraz zobaczymy, co nam tutaj się będzie chciało pokazać. Dobra. Jakie zamiary ma wobec Ciebie osoba, o której myślisz? Co ukrywa? Dlaczego to ukrywa? Co do Ciebie czuję? Jak powinnaś, czy jak powinieneś się zachować? Tutaj u Ciebie brak równowagi. Zabawa jest. Takie nerwowe emocje, jakieś takie rozgotanie tutaj widzę. Możliwe, że jesteś w trójkącie. Możliwe, że się kłócicie. Albo ktoś pojawia się i znika w Twoim życiu i nie wiesz, co robić. Być może też nie widzisz tej osoby teraz zbyt często. Dobrze. Jakie zamiary są tej osoby wobec Ciebie? Jakie ma zamiary? Sąd ostateczny. To jest karta, no, karta karmiczna, tak? Sąd ostateczny. Czyli działanie. Gwiazda. Oj, za dużo to nie, nie, nie. Bez przesady. Jakie zamiary ma wobec Ciebie ta osoba? No dobra. Bardzo chciało wyjść. To jest sytuacja karmiczna. Tutaj się znowu pojawiła karta sądu ostatecznego. Koła fortuny. Niesamowite. Jakie ma zamiary ta osoba wobec Ciebie? Ja mam wrażenie, że jesteś spełnieniem tej osoby. Jesteście bratnimi duszami dla siebie. Spotkaliście się w sposób bardzo przypadkowy. Jest tutaj miłość, to jest spełnienie. To jest, jesteście dla siebie no, spełniającym się marzeniem. Jest ta gwiazda. Jeśli jesteś kobietą, rozkwitasz przy tym mężczyźnie. Nie możesz bez niego funkcjonować. On z kolei pojawił się znikąd w Twoim życiu. I mamy... I też czuję to, co Ty do niego. Mamy czwórkę mieczy. Dlaczego pojawiła się czwórka mieczy? Jakby ta relacja stanęła w miejscu. Jest tutaj wycofanie. Dlaczego? Ktoś tu się wycofał.
dziesiątka denar w odwrocie. Możliwe, że ta osoba ma rodzinę, ma swoje zobowiązania i jest tym teraz zajęta, czy zajęty. Co przed tobą ukrywa osoba, o której myślisz? Co ukrywa? Szóstka mieczy. Co ukrywa? Co ukrywa? Zburzyłaś, czy zburzyłeś jej cały świat. Już nie ma w tej osobie równowagi. Myśli o nowym początku. O tym, by wyjechać, by zmienić otoczenie, by zostawić czarne chmury za sobą. Cokolwiek to dla tej osoby nie znaczy. Pokazuje mi się tutaj królowa denarów. Może ukrywa swoją żonę, swoją partnerkę czy partnera. Może to być osoba z trygonu ziemi, byk panna koziorożec. Dlaczego to ukrywa? Dlaczego to ukrywa? Mamy śmierć. Dlaczego to ukrywa? Myśli o rozstaniu. Chce rozwodu i zacząć życie na nowo. Tutaj jest ta szóstka mieczy i tutaj się pokazuje. Bo chce zbudować nowe życie. Zupełnie gdzie indziej niż w tej chwili jest. Może chce wyprowadzić się za granicę? Co do ciebie czuję? Co ta osoba do ciebie czuje? Mamy maga. Co ta osoba do ciebie czuje? Co ta osoba do ciebie czuje? Powiedziałabym, że fascynujesz tą osobę. Jestem magiem, kreatorem. To jest ktoś, kto zabiega o coś. Dopóki tego nie dostanie, to wydaje się zainteresowany. On będzie robił wszystko, czy ona. Będzie prawić komplementy, będzie się uśmiechać, będzie cię tutaj zapraszać, tam zapraszać. Tak, by cię omamić. I by osiągnąć swój cel. U każdego to będzie zupełnie coś innego. Co innego może być tym celem. I teraz się zastanawiam, czy dać sobie spokój, poczekać na efekt tych swoich działań, czy ta osoba w ogóle się do ciebie odzywa? Ja mam wrażenie, że nie. Że na razie myśli właśnie nad tym, czy się odezwać w końcu, czy nie. Czy dalej trzymać cię w niepewności. Jest zmęczona jakimiś sytuacjami. Możliwe, że tym czekaniem i będzie chciała się do ciebie odezwać. No i te rozmowy będą bardzo, bardzo intensywne. Mogą spowodować, że dopiero zacznie się zakochiwać. Ale dopiero
przyszłości, bo na razie jest tej energii maga, czyli on działa, ponieważ się mu podobasz, czy jej się podobasz, ponieważ coś jest w tobie takiego, że, no, że będzie blisko ciebie, albo już osiągnęła swój, czy osiągnął swój cel i teraz zastanawia się, czy warto jeszcze za tym podążyć, za tobą podążyć, czy dać sobie spokój. A tak to czuję. Jak powinnaś, czy powinieneś się zachować? Piątka denarów. Jak powinieneś? Ja tutaj widzę energię braku, czyli jesteście wy gdzieś i się tutaj nie odzywacie do siebie. On czy ona się do ciebie nie odzywa. Złożenie emocjonalne. No. Jak powinnaś się zachować? Jak powinnaś się zachować? I teraz to jest pytanie. Myślę, że warto pomyśleć o sobie. Bo tu tak czuję, jakbyś nie była jedyną osobą, za którą ta osoba, ten mężczyzna czy kobieta usiłował zwrócić uwagę. I znowu pokazuje się mak. Jeżeli jesteś kobietą spod znaku, czy mężczyzną spod znaku wody, rak, ryby, skorpion, to powiedziałabym, że powinnaś, czy powinieneś przestać się zadręczać nieobecnością tej osoby. Ponieważ czuję, że powinnaś, czy powinieneś zająć się własnym życiem, w ogóle przynajmniej poudawać, że ci nie zależy. A on i tak do ciebie przyjdzie, ponieważ będziesz dla niego, czy dla niej tajemnicą. Będzie zaskoczony, dlaczego się nie odzywasz, dlaczego się ukrywasz, dlaczego nie masz dla niego czasu. I on znowu zacznie działać. I to spowoduje ten okazję, które będziecie mogli wykorzystać. Czyli do miłości, do spełnienia marzeń. Nie wiem, czy tutaj do przeprowadzki. Razem będziecie jakby budować tą nową przyszłość dla siebie. Więc to nie jest takie proste. Jego trzeba przechytrzyć. Czy ją. Nie być takim łatwym kąskiem, że tak powiem. Dobra, zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie. Naszą sytuację. Co mają aniołki do powiedzenia? Masz pytanie, oczywiście zapraszam. Spytaj swoje anioły, tak, zdobądź więcej informacji, proszę, potem wszystko warto przeanalizować. Dobrze, zobaczmy, co karty pozytywnej kreacji na to, cóż tutaj będzie chciało się pokazać. Co tutaj będą miały do powiedzenia? Karta serca. Słuchaj swojego serca. To ono jest twoją największą siłą. I karta
przeznaczenia na tą sytuację. Nadchodzi obfitość. Jeszcze jedną kartę zobaczę. Musisz jeszcze poczekać. Słuchaj swojego serca. To ono jest twoją największą siłą. Spytaj swoje anioły, czyli twoja intuicja też jest bardzo ważna. Zdobądź więcej informacji. No, więc ta cierpliwość jest bardzo ważna, jeśli chodzi o tą relację, o tego człowieka, tak? Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie pomogło wam w jakimś stopniu spojrzeć na tą relację z zupełnie innej perspektywy być może. Piszcie pod komentarze, pod filmem, w komentarzach, jak widzicie tu swoją sytuację. Ok? Może macie ochotę na czytanie prywatne. To wszystko z mojej strony, kochani. Jeszcze wam cudownego czasu, wspaniałych relacji. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.